Znakomity sukces trenerów Czyżdzielewskiego z Włocławska i Wiśniewskiego z Inowrocławia. Sięgnęliście po srebro. Srebro Mistrzostw Polski U14 to jest naprawdę super wynik, fenomenalny. Anwil był na pierwszym, no ale to seniorzy. Wyście sięgnęli po złoto, gratuluję. Teraz oddaję głos, dwa słowa podsumowania, panie trenerze. Dziękuję za takie wyróżnienie. Jak najbardziej jest to dla nas sukces, dla tej drużyny. Tym bardziej, że mamy naprawdę młody skład, jak podług innych drużyn. Również dziękuję trenerowi Piotrowi za współpracę za cały rok i jego zawodnikom. No co, będziemy starali się trenować dalej, żeby w następnych rozgrywkach też być w finałach Mistrzostw Polski. Dziękuję. Dziękuję. I dwa słowa, pan Wiśniewski z Inowrocławia, asystent trenera. Ja też dziękuję tutaj za współpracę. Chciałbym chłopakom wszystkim pogratulować. Powiem tak, jeżeli ktoś by do mnie zadzwonił we wrześniu i powiedział, że będę wicemistrzem Polski, brałbym to w ciemno. Gratulacje chłopacy, jesteście wielcy. Łzy, wiadomo, każdy by chciał mieć złoto, ale srebro jest dobry wynik. W składzie ma się chłopaka, który dopiero w lipcu będzie miał 11 lat, 10 lat. Teraz każdy może pozdrowić, podziękować, czy coś powiedzieć. Po trzy zdania, zaczynamy od siebie, najmłodszy. Jestem Bartosz Łazarski i chciałbym podziękować moim rodzicom za to, że mnie wspierali w tym, co ja robiłem. No i nie mam nic więcej do dodania. Jestem zadowolony z wicemistrza Polski. Drużyna Sierakowa była od nas lepsza. No i w następnym sezonie trzeba pokazać, że też możemy sięgnąć znowu po złoto. Nazywam się Jakub Kornatka i chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę, mamę, brata, siostrę, siostrzeńca i wszystkich innych. Chciałbym pogratulować chłopakom i... Jestem Wiktor Chmański. Ja dziękuję całemu składu za to, że mamy srebro, że jesteśmy drudzy. I dziękuję kibicom. Dziękuję. Nazywam się Jan Wdzięczny. Dziękuję wszystkim chłopakom za ten cały rok przepracowany i pozdrawiam wszystkich rodziców, bo jeździli z nami po całej Polsce aż do teraz. Nazywam się Artur Marek. Chciałem podziękować całemu teamowi za to, za cały sezon grania. I chciałem podziękować naszym kibicom, którzy jeździli za nami na całej Polsce. Nazywam się Nikolaj Miliński. Chciałbym podziękować wszystkim moim kolegom oraz kibicom, którzy przez całe mistrzostwa wspierali nas. No i żebyśmy dalej pracowali ciężko. Nazywam się Mikołaj Wojciechowski. Chciałbym podziękować chłopakom za zaangażowanie, trenerom za chęć pracy z nami i wszystkim kibicom. Nazywam się Wiktor Czyżnielewski. Chciałbym podziękować chłopakom za współpracę za cały sezon. Pokazaliśmy charakter, przeciwnik był lepszy. Trudno, mamy wicemistrzostwo Polski. Mam na imię Michał Matusiak. No, dziękuję całej drużynie za sukces. Jest dla nas wielki sukces. Nazywam się Kasper Kuźmiński. Chciałem podziękować chłopakom za wspaniały sezon i bym pozdrowił wszystkich kibiców, którzy nam kibicowali. Jestem Jakub Spiegowski. Chciałem podziękować wszystkim kibicom i kolegom z drużyny. Okej, robimy wspólną fotkę. Pierwszy rząd sobie nawet usiądzie. Drugi rząd sobie może...